Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Kochani, dziś jest środa, 31 maja i kolejna aktualizacja. I szybciutko tylko przeczytam to, co najważniejsze, żeby tutaj nie robić zamieszania i zbyt długiego odcinka. Nowe kontrolki. Ostatnio nasz zespół skupiał się głównie na poprawieniu jakości gry i nadszedł czas na kontrolki gracza. Dokonaliśmy zmian w widoku kamery, co znaczy, że będziecie widzieć grę nieco inaczej. Kiedy będziecie zsiadać z konia, zauważycie, że łatwiej niż dotychczas będzie Wam manewrować Waszą postacią. Przyzwyczajenie się do wprowadzonych zmian zajmie z pewnością chwilę czasu, dlatego zalogujcie się do gry i dajcie znać, co o tym myślicie. Zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, ja już weszłam, no i widzę tutaj, że jest zupełnie inaczej. Postać, no kurczę, tak bardziej z góry jakby widzimy naszą postać, no nie? Zaraz sobie zobaczymy, co dalej. Tutaj nowe są gwiazdki, tak? 14 nowych gwiazdek, bla bla bla, rozmieszczone po całym Jorvik, ale tu jest fajne to, że chociaż niektóre z tych gwiazd działają tak, jak zawsze, po prostu trzeba je znaleźć i kliknąć na nie, kilka z nich można znaleźć tylko przez zrobienie czegoś ekstra. Spróbuj kliknąć na wszystko, co może wyglądać trochę podejrzanie, spróbuj interakcji z innymi ludźmi, a może nawet zabierz ze sobą swoich przyjaciół, będziesz potrzebować ich w tym zadaniu, zaufaj nam. Niektóre z tych gwiazd są dość trudne do zdobycia, ale wiemy, że kochacie takie wyzwania. No jasne, ja jeszcze nie odnalazłam wszystkich, ale okej. Powrót wiosennego festiwalu. Kiedy kilka tygodni temu obchodziliśmy festiwal wiosny, Marley wydawał się być w ciężkim nastroju i nie wszyscy mogli rozpocząć swoje zadanie. Urządziliśmy sobie z nim małą pogawędkę, więc teraz wszyscy powinni być w stanie wykonać zadanie, aby zdobyć zabawną, ziemniaczaną koszulę. Targ koni, oczywiście też można się przywitać w wiosce rybackiej, bla bla. No i okej. I to wszystko. To wszystko, co nam tutaj mówią. Ja powiem Wam, że... Dobra, wyjdziemy ze stajni. Kurczę, no nie wiem, ta postać też jakoś inaczej... Słuchajcie, czy mi się wydaje, czy ona anglezowała dość długo razem i jakoś tak, nie wiem, albo mi się wydaje, bo ta perspektywa jest inna, albo ona inaczej kłusuje, znaczy anglezuje, zobaczcie. Nie, gubi rytm jednak. Jednak ten rytm jest zgubiony cały czas. Ale ja Cię kręcę, jak dziwnie ta kamerka. Ale no nie, moim zdaniem... Ła, kurcz, czemu to się odwraca? A ja bym nie chciała na przykład. Aż takiej wielkiej zmiany nie widzę póki co, jeśli chodzi o konia. Dobra, zobaczymy jak ze skokiem. What? Co się dzieje? Okej, czemu te konie wyglądają jakby teraz były na jakichś sprężynach? No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było dobre. Wiecie co? Najpierw sobie zajdę. O, no proszę, to jest fajne, że można się... Okej, nasza postać chodzi do tyłu. Okej. Dobra, ale do przodu, ale nie, faktycznie, zobaczcie, no to wygląda całkiem, no nie, że możemy tak sobie kontrolować ją. To w porządku, ale z tymi skokami to ja chyba pojadę na ujeżdżalnię specjalnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle przy robieniu tych zawodów, no bo, kurczę, zobaczcie, aż dziwnie tak nas wyrzuca w górę. Dobra, gdzie jest ujeżdżalnia? Chodźcie, zobaczymy, bo naprawdę... No jestem w szoku. Oczywiście teraz tych zadań robić nie będę, zostawię to sobie na następny raz. To jest główny cel tej aktualizacji, to myślę jest ta kamerka. No i póki co, no powiem Wam, że wszystko spoko, ale te skoki, ja Cię kręcę. No gdyby nie to, to byłoby naprawdę dobrze. SSO, czemu to zrobiliście? Dobra, weźmy byle jaki i... Czy ja będę w ogóle umiała jeździć? Okej. Raczej się nie przyzwyczaję. Czemu tak od góry jest ten widok? Jezus, strasznie się kieruje. Nie, nie podoba mi się. Ja wiem, że może gadam za dużo, no jednak... SSO, no dobra. Jakoś mi... Może się przyzwyczaję, wiecie, może to jest... Nie wiem, a czy da się tu potrącić w ogóle tą przeszkodę? Da się, okej. Mówię, może się przyzwyczaję, ale no trochę to zajmie, na pewno. I jeszcze z tymi skaczącymi... No nie wiem, nie jestem przekonana. Wszystko ładnie, pięknie, ale nie te skoki. I połowy konia w ogóle nie widzimy, jak jedziemy, no nie? Zobaczcie, tutaj kopyta na mucina to takie dziwne jest. Jeszcze pójdę na chwilę na ujeżdżalnię, bo muszę to dokładnie zobaczyć. Dobra, daj punkty szybko. No nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym, bo mówię, ja nie jestem przekonana. Dobra, okej, jedziemy tak, jedziemy z tempem. Wtedy też nie było widać, ale wydaje mi się, że byliśmy jakoś, nie wiem, bliżej tej postaci. Jakby te konie były po prostu większe, a teraz one są takie miniaturowe, tak mi się wydaje. Okej, jedziemy kłusem. I mogę sobie tutaj... Po prostu kamerka od razu nie podąża nam za koniem. Powiem wam, że to może się akurat przydać, jeśli chodzi o jakiekolwiek nagrania. No nie wiem, wydaje mi się, że to może być ok, ale no zobaczcie. No to tak nie bardzo. Nie bardzo to widzę. No nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, serio. Dobra, wiecie co? Kurczę, wkurza mnie ta kamerka. Chciałabym móc ją wyłączyć, naprawdę. Zobaczcie, no tak najchętniej jakbym jechała, bo... Jeszcze chciałam pojechać na farmę Steve'a, zobaczymy, czy faktycznie mamy te zadania dostępne. Tam u tego Marleya, te ziemniaczane. Okej, ale zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Wtedy kamerka jakby podążała, wiecie, za tym, co robiliśmy na koniu, a teraz tutaj nasza postać jakby jest odłączona od tej kamery i już nie czujemy tego, no nie wiem, że na przykład podjeżdżamy pod górkę, tak mi się wydaje. O, widzicie? Koń sam to robi, jakoś tak... Cholerka, no nie jestem przekonana. Nie jestem przekonana, na serio. Dobra, zobaczmy, co tu tutaj masz. Przyprawione ziemniaczki. Siema Lorraine, jesteś tutaj, żeby wziąć udział w tradycyjnym sadzeniu ziemniaków, jak wszyscy inni, prawda? Jest to coraz bardziej popularne z roku na rok. Łoho, kowbojku! Nie masz pojęcia, co mówię? Sadzenie ziemniaków to tradycja, którą celebrujemy, kiedy mróz wreszcie odpuszcza. Wreszcie możemy zacząć uprawiać ponownie ziemię. Obchodzimy to święto podczas wykopywania ziemniaków z pola ziemniaków. Przeklikałam! Następnie kładziemy nowe ziemniaki w wyścigach, w których tylko najbardziej odważni zawodnicy biorą udział. Czuję, że może to być coś dla ciebie, o ile się nie mylę. Ale teraz jazda na pole ziemniaczane i wykop naprawdę duże ziemniaki, a ja cię nauczę potem, jak przygotować z nich pieczony przysmak. Jazda i Lorraine. Okej. Zobaczymy, jak to pójdzie z tą kamerką, bo... Będzie ciężko, powiem wam, będzie ciężko mi się przyzwyczaić na pewno. No nie wiem. Musicie koniecznie dać mi znać, co wy o tym sądzicie, no bo... Aha, to już spełnione warunki. Wykopałam największe 2 ziemniory, dawaj punkty. 5 punktów to zawsze coś, no nie? Fajnie, że odblokowali te zadania dla każdego. Podoba mi się to. Wow, spójrz na rozmiar tego ziemniaka! Dobra, kochani, nie będę tego robić, bo w sumie nie ma to sensu. Każdy może sobie zrobić te zadanka teraz. A dla mnie najważniejsza jest jednak ta postać, więc zadania możemy zrobić później. Widzicie, też ta kamera, no... Jezu, ona jest zupełnie osobna, jeśli chodzi o konia. Okej, ja wiem, że możemy sobie ustawić teraz na przykład... O, chcemy zrobić tak, idziemy i możemy się ustawić zupełnie obok konia, na przykład do zdjęcia czy coś takiego, no nie? To nam wyjdzie o wiele lepiej wtedy. Możemy jakiegoś fajnego sobie screenshota zrobić. No nie wiem, to jest okej, ale serio, z tym skakaniem... O, i zaraz tak nam się podniosła ta kamera. To mi się nie podoba, słuchajcie. No, serio, cała reszta... No, jakoś idzie, nie? Jakoś idzie. Jeszcze te skoki. Jeszcze raz sobie skoczę. Dobra. Spoko. Śmiesznie jest, po prostu jest śmiesznie, nie wiem. Na pewno zajmie to długo czasu, dużo czasu, żebym się przyzwyczaiła. Wy tam pisaliście mi, że o, aktualizacja już jest super ekstra, że nowa kamerka, ja tu sobie myślę, o matko, może, wiecie, jakiś tryb pierwszoosobowy, na przykład z kasku, tak? Ale by było fajnie, a no nie wiem, może kiedyś się doczekamy takiej aktualizacji. A tymczasem, moi kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście, co mi odskoczyło, tak? Dajcie znać oczywiście, co Wy myślicie o tej aktualizacji. A ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!